można powiedzieć, jubileuszową, 30. sesję Rady Dzielnicy 13. Przed chwileczką był setny zarząd. Dzisiaj jakieś same okrągłe cyfry. Otwieram 30. sesję Rady Dzielnicy 13. 30. października 2012 roku. Witamy, rozumiem, stałych gości. Witam serdecznie Państwa radnych. Sponsorów, którzy dzisiejszego sesji. Dojdziemy do tego punktu, może jakoś tak spokojnie. Proponowany porządek obrad Państwo macie przed sobą. Jeśli chodzi o rzeczy, które należy głosować nad wprowadzeniem do porządku obrad, mamy, proszę Państwa, tak. Od druku numer 9. To jest projekt uchwały zarządu w sprawie wprowadzenia do projektu budżetu remontu schodu przy ulicy Śliskiej. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Nie widzę. Kto z Państwa radnych za wprowadzenie do porządku obrad druku numer 9? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wprowadzenie do porządku obrad druk numer 10. Sesja uchwały Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa w sprawie zadania powierzone Rady Dzielnicy w zakresie programu bezpieczeństwa. Poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa, bezpieczna Kraków. Głos na rozpoczęcie w tej sprawie? Nie widzę. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druk nr 10? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wprowadziła do porządku obrad druk nr 10. Druk nr 11. Projekt uchwały Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa w sprawie planowanej zmiany trasy linii tramwajowej numer 8. Głos za, głos przeciw, w tej sprawie? Nie widzę. Głosujemy. Kto z Państwa radnych za wprowadzenie do porządku obrad druku nr 11? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada wprowadziła do porządku obrad druk nr 11. Druk nr 12. Projekt uchwały Komisji Planowania Przestrzennego w sprawie opinii zawierania inwestycyjnego na działce przy ulicy Pułami 78. Głos za, głos przeciw? Nie widzę. Kto z Państwa radnych za wprowadzeniem do porządku obrad druk nr 12? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada wprowadziła do porządku obrad druk nr 12. Druk nr 13. Projekt uchwały Komisji Mieszkaniowej w sprawie zadań powierzonych w dzielnicy w zakresie problematyki roku niepełnosprawnych. Głos za, głos przeciw, w tej sprawie? Nie widzę. Kto z Państwa radnych za wprowadzenie do porządku obrad druk nr 13? Kto się wstrzymał? 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada wprowadziła do porządku obrad druk nr 13. Druk nr 14. Projekt uchwały Komisji Mieszkaniowej Społecznej w sprawie korekty uchwały w związku do prezydenta dotyczącego wieloletniej prognozy finansowej i jednego planu inwestycyjnego zadań powierzonych w zakresie przez Radę Dzielnicy. To dotyczy osób niepełnosprawnych. Głos za, głos przeciw, w tej sprawie? Nie widzę. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druk nr 14? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada wprowadziła do porządku obrad druk nr 14. Projekt uchwały według druku nr 15. Projekt uchwały Komisji Dziedzictwa i Promocji w sprawie zadań powierzonych Radzie Dzielnicy. Lokalne wydarzenia kulturalne na rok 2013. Będzie kiedy ta pomoczka. 13. To proszę sobie poprawić. Głos za, głos przeciw w tej sprawie? Nie widzę. Głosujemy. Kto z Państwa radnych za wprowadzeniem do porządku obrad druk nr 15? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada wprowadziła do porządku nr 15. Druk nr 16. Projekt uchwały w sprawie Komisji Mieszkaniowej Społecznej w sprawie planowania zawarcia umowy najmu. Ponownego zawarcia umowy najmu do tych czasowych na następny okres zgodnie z pismem i numer pisma. To jest Dróg Komisji Mieszkaniowej. Głos za, głos przeciw w tej sprawie? Nie widzę. Głosujemy. Kto z Państwa radnych za wprowadzenie do porządku obrad druk nr 16? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Redaktowego do porządku obrad nr 16, druk nr 17, projekt uchwały Komisji Mieszkaniowej w społecznej sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego następne dobry zgodnie z jest numer pisma Izby Komisji Mieszkaniowej Społecznej. Głos za, głos przeciw w tej sprawie? Nie widzę, głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem druku nr 17? 17 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Prowadzi do porządku obrad druk nr 17. Druk nr 18 do wypełnienia do rozmowy listy zadań priorytetowych na 2012 rok. Głos za, głos przeciw w tej sprawie? Nie widzę. Dzisiaj głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druk nr 18? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada prowadziła do porządku obrad druk nr 18 i druk nr 19. Druk uchwały z zarządu w sprawie korekty uchwały w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa do wyraźnej prognozy finansowej do planu decyzyjnego dla zadań decyzyjnych Rady Gminy Trzaskie za 2012-2013. Głosujemy, głos przeciw w tej sprawie? Proszę. Głosujemy. Kto z Państwa radnych za wprowadzeniem do porządku obrad druk nr 19? Się wstrzymał. 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący. Rada prowadziła do porządku obrad. Dobrze. Tu jest prośba do druku nr 15. Poprawić sobie, że oczywiście dotyczy na rok 2013 i dni, które jest po pomyłkach pisarskich. Czy grupa radnych komisja ma jakiś w związku z tym przystępujemy, że Państwa do następnego punktu. Przyjęcie protokołu z obrad z 29 października 2012. Czy Pan ma jakieś pisane wnioski, na pewno pisane wnioski? W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu poprzedniej sesji, to jest 29 sesji 2013, 9 października 2012 roku. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. 16 za, 0 przeciw, 1 wstrzymująca. Stwierdzam, że rada przyjęła porządek obrad z 29 sesji. Proszę Państwa, przystępujemy do realizacji porządku obrad. Mamy 12 projektów uchwał komisji interwencji zadań zbliżonych na pierwszym położeniu o realizacji utrzymania druków wielkanocnych. Ja tak jak mówię Państwu, bardzo bym Państwa prosił o maksymalne samoograniczenie, samodyscyplinę i do tego, co się mówi, oczywiście nie ograniczając proszę Państwa, dlaczego mówię, że proszę, że po prostu wpłynął. Płynnie, bo jest, widziałem, że podpisy tutaj są radnych. Proszę Państwa, mamy uroczystości o godzinie, Gąko? 21. Mamy uroczystości. Na terenie dworca Płaszów to jest taki wieczny podległościowy związany z 93. rocznicą odzyskania niepodległości. To się zaczęło właśnie na dworcu Płaszów. Przed dzień 31 października, dlatego dzisiaj mamy taki wiec niepodległości ten, ale to oczywiście na placu niepodległości główne uroczystości. To trwać będzie pół godziny, od 21 do 21.30. Było bardzo, by nam zależało, żeby wszyscy radni byli, ponieważ no, my to organizujemy razem z tradycyjnym oddziałem, artylerii, bo też jesteśmy współorganizatorami, będą goście z miasta, będą różne osoby zaproszone. Byłoby ładnie, gdyby dzielnica też była. No jest wniosek pisemny 18 radnych, żeby skończyć sesję o 20.30. Sesja jest dosyć mocno, jest bogata. Jest dosyć sporo radnych rzeczy, które są rzeczami terminowymi ze względu na, że tak powiem, uciekające się na koniec roku i pewne zmiany budżetowe. Jak również terminy, które mamy narzucone, to znaczy tak jak ten pierwszy punkt, że mamy do końca miesiąca października
przyjąć listę zadań powierzonych z zakresu tworzenia modernizacji obiektu wojewódzkiego na 2013 rok. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą, chyba że ja może szybko zreferuję, jak będą jakieś pytania, to do Pani Przewodniczącej. Proszę Państwa, Państwo macie tekst przed sobą. Jestem również członkiem tej komisji. Z tego co wiem, to komisja pochyliła się w ten sposób, że praktycznie jest dużo uniwersalnych zapisów. Zostały zapisy, które są enumeratywnie wpisane, jeżeli chodzi o zieleń i skwery. Dotyczyły to rękawki i wzgórza lasowe. To jest ten teren przyjęty. Nie wiemy, czy będzie przejęty, czy nie będzie przyjęty przez ZBK. Na dzisiaj jest utrzymywany przez dzielnicę. I również zostały Baglista Paszowski jako taki element rekreacyjny, który na dzisiaj do momentu, dopóki nie zmieni się, nie będzie nowego przetargu, nie będą nowe zakresy utrzymywania zieleni, no, żeby to, co w poprzednich latach zostało sfinansowane, nie poszło, nie obróciło się w karzynie. Dodatkowo, proszę Państwa, jeżeli chodzi o obrócie planowskie, został wprowadzony zapis, żeby można było uzupełnić urządzenia zabawowe na centrum w Ogórze, to znaczy w parku Petrackiego. Projekt modernizacji do poszerzenia istniejącego ludka elektronowskiego, po to, żebyśmy mogli próbować doposażać tam, czy odtwarzać to co było. To jest związane w tej chwili z takim zapisem, że muszą być cechy bezpieczeństwa i można urządzeń zabawowych, nawet jak nie mamy takie konkretną kwotę, to nie można ich montować, bo nikt nie zamontuje na własną rękę, to musi to zrobić. Doposażenie również, dodatkowe zadanie tutaj przy doposażeniu ogródka jednostkowego znajdującego się przy szkole nr 65. Wiem, że jest opracowana dokumentacja, bo Dodżanka akurat przynosiła do Rady, jest na wikicie. Czy jest aktualne? Nie wiem, czy jest aktualne. Myślę, że jest, bo to było zgłoszenie do demetru. Zgłoszenie jest. Proszę? Ale nie pozwolenie było, tylko było zgłoszenie. No to pytam, czy to jest aktualne. Według mnie jest. Tak, bo to było świeże. Świeża sprawa, to jest w tym roku się robione. Świeże ogródek, ten doposażenie ogródka było świeże robione teraz. W tym roku było. W tym roku, teraz. Także myślę, że za chwilę. Teraz, przed całą sesją. Tak. Wiesz, czy chodzi mi o... W szkole jest uruchomiony dział przedszkolny. To może koleżanka ewentualnie coś więcej powie. Również z takich priorytetów mamy zagospodarowanie terenu Paczowskiej pod kątem utworzenia ogródka. Tam jest ta inwestycja i ewentualne będą, jeżeli nie zostały środki, to jest kontynuacja zadania. To pozażenie ogródku w dzielnicy i ogrodzenie ogródka Bachry. To jest temat już od dwóch kadencji. Chciałem przypomnieć tylko, że na terenie dzielnicy ogródki, które ma dzielnica, to są trzy ogródki, które na dzisiaj mamy. Utworzenie ogródka nie jest taką prostą sprawą, dlatego że po pierwsze z własnością terenu, po drugie z projektem i wyrozumieniem zarządcy. I nie są to jedyne ogródki, to są również ogródki, które ma ZIKiT pod sobą. Chciałem przypomnieć, taki ogródek na przykład jest w Parku Wetmackiego, który ma ZIKiT pod sobą, na plantach Nowackiego, czyli w plantach, jak to się nazwie, na ulicy Serkowskiego i również na ulicy Myśliwskiej. Otwieram dyskusję. Coś Pani Przewodnicząca chciałaby dodać? Nie. Proszę bardzo Panie Radny. Ja mam tylko pytanie do tego szóstego punktu. Ogrodzenie ogródka jednostkowego, bagry, kontynuacja. Czy myśmy nie wpisali tych przeniesienie tego ogródka i budowa i to nie było ujęte? Nie. Nie, dlatego że Panie Adamie, żeby można było zrobić to ogrodzenie, to jest zrobiony w tym roku projekt przeniesienia urządzeń zabawowych i łącznie z tym, żeby można było go ogrodzić, przenosimy urządzenia, te, które będą tam dożywać tych swoich, znaczy jak będą przeniesione, żeby stworzyć strefę bezpieczeństwa od budynku, bo nie można było tego zrobić. Czy Państwo jakieś uwagi, zastrzeżenia, wnioski, poprawki? Jest poprawka? A, jest poprawka zarządu, proszę Państwa. Chodzi o zieleń, dlatego że tutaj, żeby wymienić enumeratywnie, to jest poprawka zarządu. W załączeniu dopisuje się kolejne zadanie, jeżeli chodzi o zieleń i sfery. Bo nie wiemy, kiedy rynek podwórski doczeka się swojego remontu i czasu. To jest uporządkowanie skweru w rynku podwórskim na przeciwko kamienicy pod Jeleniem. Niektórzy mówią, że dwugłowy, Nie, tylko będzie bez głowy. Jeleń ma piersi. Czy
są jeszcze jakieś poprawki? Nie widzę. Czy w sprawie poprawki chciał zabrać głos? Bo to w centrum podwórza faktycznie tam będzie sytuacja. No, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki zarządu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada przyjęła poprawkę, w związku z tym głosujemy. Kto z Państwa radnych? A jakby jeszcze Pani zadały, kto z Państwa radnych jest za?